Stowarzyszenie Stop CPK organizowało protest w imieniu mieszkańców Teresin i Gmin Ościennych, ludzi, którzy mogą być wypędzeni, prześladowani od 4 lat. Protest nasz zmieniliśmy na wiec poparcia dla Ukrainy. Stała się rzecz niebywała. To wróg stoi u naszych granic i musimy mieć tą solidarność. Jako naród polski wiemy o prześladowaniach, o wypędzeniach, o wojnie. To mówili nasi rodzice, dziadkowie. Nie chciałbym, żeby również tak było jak obecnie na Ukrainie. Dlatego zwracamy się do Państwa o wszelką pomoc. Apelowałem o oddawanie krwi, bo być może będziemy przyjmować rannych z Ukrainy. Będziemy przyjmować rodziny i dlatego każdy, kto w swoich miejscowościach widzi jakiekolwiek pustostany, prosimy o kontakt. Mój telefon 502 56 94 85. Będziemy starać się organizować, nawet jeśli te pomieszczenia są na obecną chwilę mało przydatne, to żeby je remontować i instalować. Będziemy starać się przyjmować również dzieci. Więc apeluję do wszystkich o tą pomoc. Są tu również z nami Stowarzyszenie Dare Budy, są tu inne stowarzyszenia, więc apeluję o pomoc, organizowanie się dla ludzi, którzy mogą tej pomocy od nas oczekiwać. Okażmy swoje serce, otwórzmy swoje serce, bądźmy solidarni z Ukrainą i Ukraińcami. Dziękuję bardzo.